możliwości przerywania ciąży jest kwestią władzy. Władzy, którą prawica i kler chcą sprawować nad kobietami i nad procesami reprodukcji społeczeństwa. Za zakazem przerywania ciąży nie stoi moralne przekonanie, że embrion jest człowiekiem, że przeżywa, myśli, cierpi czy że ma duszę. Oparta na mizernej teologii wiara w podmiotowość przedtygodniowego głodu jest tylko instrumentem agresji prawicy przeciwko kobiecemu ciału, wyrazem dążenia do poddania szczegółowej kontroli najintymniejszych aspektów życia kobiet. Ofiary i ofiarami tymi są kobiety. Stwarzają się warunki do zapadania na chorobę, której być może bez tego społecznego zapotrzebowania nie doświadczyłyby w ogóle, a gdy już na nią zapadną, to w zamian oferuje im się pokutę i ustawiczne cierpienie. A to wszystko w miejsce profesjonalnego, laickiego rozumienia i wsparcia. Niezależnie od tego, czy jest ono komunistyczne, czy nazistowskie, aborcja służy interesom rządzących. Zmiennym i uwarunkowanym sytuacją polityczną, koniunkturą finansową, czy dominującą ideologią. I chociaż Stalin nie pojawia się jako symbol na wystawach organizowanych przez działaczy ruchu anti-choice, podobnie jak Hitler, nie był on zwolennikiem prawa do wyboru. Puszcze domy zaciśnięta pięść, poznański czerwiec, 50!
Zamiast słów
zamilkła policyjna kronika. Żołnierze zaczęli się cofać, strażnicy granice opuścili, murarze przestali budować, kaci od śmierci odstąpili. Już nie ma płaczu matek, nie ma krwi na olimpiadzie. Czas przełamać milczenie. Już nie ma
Wydawanym przez policję zostaną użyte prawe przewidziane środki przymusu bezpośredniego w postaci pałek służbowych, wody, środków obezwładniających, domowych pocisków niepenetracyjnych i środków chemicznych. Ostrzegam, policja niepomocna pomagała się materialnym zasobem zostały w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego.